W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Kochani, nadszedł ten szczególny czas, kiedy gromadzimy się w naszym parafialnym Betlejem, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla nas, dla naszych rodzin, zawierzyć Mu całą naszą wspólnotę, nas samych, wszyscy jak tu jesteśmy, łączności duchowej z naszymi najbliższymi. Prośmy dobrego Boga o szczególne łaski, tak bardzo potrzebne dla każdego z nas. Niech ten czas, nasza modlitwa dotrze do Boga i niech będzie to chwila naszej adoracji Bożej Dzieciny, a tym samym oddaniem chwały Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Można usiąść, będziemy śpiewać kolędę. W żłobie leży, ktoś pobierze kolędować małemu. Jezusowi Chrystusowi, dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. My zaś sami z piosneczkami za wami pośpieszymy. A tak tego maleńkiego niech wszyscy zobaczymy, jak ubogo narodzony płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Jak ubogo narodzony płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Naprzód tedy niechaj wszędy zabrzmi świat wesołości, że posłany nam jest dany Emanuel w niskości. Jego tedy przywitajmy, aniołami zaśpiewajmy, chwała na wysokości. Jego tedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy, chwała na wysokości. Jezus malusieńki leży wśród stajenki, płacze z zimna, nie dała mu matula sukienki. Płacze z zimna, nie dała mu matula sukienki. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
który dziecię owinąwszy, siankiem je okryła. Nie ma kolebeczki ani poduszeczki we żłobie mu położyła siana pod główeczkę. We żłobie mu położyła siana pod główeczkę. Dziecina wciąż kwili, matusieńka lili, w nóżki zimno, żłóbek twardy, stajenka się chyli. W nóżki zimno, żłóbek twardy, stajenka się chyli. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy, Jemu dary pokoleń wzajem oddajmy. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie, że to Bóg i człowiek prawy leży na sianie. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Oddajmy też za kadzidło Panu nadzieję, że go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Oddajmy za Mirę miłość, że go serdecznie nad wszystko kochamy i kochać będziemy wiecznie. Oddajmy wesoło, skłaniajmy, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Pan z wami i z duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Proszę na chwilę usiąść. Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, drodzy parafianie. W codziennych trudach doświadczeń często zadajemy sobie pytanie o podstawowy fundament naszego codziennego życia. I choć dzisiejszy świat nie pozostawia żadnych złudzeń, ukazując nam drogę lęku, terroru, braku budowania jakiejkolwiek relacji. I chce uporczywie nas w tym doświadczeniu zamknąć. To jednak wewnętrzne przeświadczenie każdej i każdego z nas, które jest odwiecznym głosem Boga w naszej duszy. Widzimy, że nadrzędną wartością naszego życia jest miłość wyrażana w codziennej trosce o siebie. Po to, by w życie codzienne wnosić Boży pokój i wzajemne zrozumienie. Miłość staje się prawdziwa, jeżeli jest szacunek i chęć spotkania z drugim człowiekiem. Dlatego jako wasi duszpasterze pragniemy być z wami i dla was wszystkich, nosząc w pamięci modlitewnej i w sercu każdą i każdego z was. Musimy mieć jednak świadomość, że wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Mamy tylko obudzić na nowo w naszym sercu umiejętność, która tak często bywa uśpiona. Słuchać, rozmawiać, być razem. Tylko w ten sposób uczymy się przezwyciężać wszelkie podziały, uprzedzenia, obojętności i wzajemne niechęci. To jest droga, którą prowadzi nas Jezus Chrystus, czyli wcielony Bóg. Należy dostrzec obecność Boga w najmniejszym geście miłości, poświęcenia oraz przebaczenia. Przed nami znów otwiera się to, co nowe i nieznane, bo nie wiemy tak naprawdę, jaki będzie ten nowy czas. Jednego natomiast możemy być pewni. Zakorzenieni w Chrystusa jesteśmy bezpieczni, bo On jest portem wieczności. Jak pisał święty Paweł, jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Dlatego życzymy wam, drodzy parafianie, na nowy rok 2022 otwarty serc na tych, którzy czują się samotni, siły przebaczenia, by panował pokój w naszych rodzinach i życiu sąsiedzkim i solidarności, by to, co niestety rozdziera jedność, zostało pokonane. Niech Bóg wam serca błogosławi. Tego życzymy wam my, wasi duszpasterze. Stojąc, zanieśmy teraz do Boga nasze prośby, modląc się za Kościół Święty papieża Franciszka, biskupów oraz kapłanów z naszej parafii, aby niestrudzenie głosili orędzie o zbawieniu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nasze rodziny, aby w Panu Bogu pokładały nadzieję i doświadczały Jego obecności i pomocy przez wszystkie dni nowego roku. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o zdrowie dla nas, dla naszej bliższej, dalszej rodziny, aby Bóg zachował nas od wszelkich nieszczęść i chorób. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, prosząc o ustanie pandemii oraz o siłę i moc dla wszystkich, którzy włączają się w ratowanie ludzkiego życia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby dobry Bóg
okazał im swoje miłosierdzie i przyjął ich do wiecznej szczęśliwości w niebie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych sąsiadów, znajomych, bliskich, aby Pan Bóg im błogosławił i wspierał w czynieniu dobra na co dzień. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. W chwili ciszy przedstawmy nasze osobiste intencje. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni w miłości skierujmy do Boga Ojca modlitwę, której nas nauczył Jego Syn. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Teraz nastąpi modlitwa błogosławieństwa kredy, wody. Tę kredę tutaj po skończonym nabożeństwie można podejść, zabrać sobie, zanieść do domu i oznaczyć drzwi i mieszkania. Boże, jedyna i wieczna światłości, Ty przyprowadziłeś mędrców do swojego Syna i objawiłeś im Jego jako Króla nad królami, a oni uwierzyli w Niego, oddali Mu pokłon i złożyli dary. Pobłogosław tę kredę dla oznaczenia drzwi naszych mieszkań, w których przyjęliśmy światło Twojego objawienia. Sprawa, byśmy stawali się coraz bardziej widocznym światłem dla ludzi, którzy Ciebie szukają. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechmogący. Ty zechciałeś nas pobłogosławić i wewnętrznie odnowić w Chrystusie, który jest żywą wodą naszego zbawienia. Uświęć tę wodę, abyśmy nią pokropieni zostali otoczeni Twoją opieką, a przemienieni mocą Ducha Świętego zawsze postępowali drogą nowego życia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Anioł pasterzom mówił, Chrystus się wam narodził. W Betlejem, nie bardzo podłym mieście, narodził się w ubóstwie. Pan wszego stworzenia, chcąc się dowiedzieć tego, poselstwa wesołego, bierzeli do Betlejem skwapliwie, znaleźli dziecię w żłobie, Maryję z Józefem. Bóg zapali wam wszystkim serdeczne za udział w tym nabożeństwie kolędowym. Za chwilę udzielę błogosławieństwa figurkom Bożego Dzieciątka. Zaniesie to błogosławieństwo do waszych rodzin, do waszych mieszkań, domów. Cieszcie się tym Bożym błogosławieństwem, pamiętając jednocześnie o tym, że właśnie Chrystus jest Emmanuelem, czyli Bogiem z nami. Bóg zapłać również za wszelkie złożone ofiary kolędowe. Niech Pan Bóg wam wszystkim błogosławi. Pan z wami i z duchem Twoim. Pobłogosław, Panie Boże Wszechmogący, nasze domy, aby trwały w nich zdrowie i czystość, dobroć i łagodność oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań, aby zawsze składano Ci dziękczynienie. Prosimy Cię, Panie, nawiedź nasze domy i oddal od nas wszelkie wrogie zasadzki.
Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju. A Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech stąpi na was i pozostanie z wami na zawsze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Nadeszła ta godzina.